tylko Budda robi ten samochód z fejmem. Pewnie się sprzeda. No, na pierwszy rzut ucha albo oka można by tak oczywiście pomyśleć. Natomiast ja uważam, że nic bardziej mylnego. Wy jesteście bardzo zainteresowani tym, aby jak najczęściej móc wygrywać i grać o samochody, które są przeze mnie składane. A ja, tak jak wam powiedziałem, nie chcę cały czas zaspamowywać kanału tym, że możecie coś wygrać, cały czas wam wrzucać, wygrywajcie, grajcie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym budujemy Budda X Fame. Zajebista sytuacja win-win. Wy możecie wygrać samochód i to nie byle jaki. GTR R35 to według mnie był jedyny samochód, który był w stanie przebić M3C swoją legendarnością. M3 pochodziła od Isamu, w związku z czym była to nie byle jaka M3. Do tego wszystkiego wersja CS 1/1200 sztuk. Ale tutaj mamy Godzilla R35. Samochód, który wśród fanatyków motoryzacji od najmłodszych lat budzi olbrzymi uśmiech na twarzy. Dlatego właśnie padło na ten wóz. Ale co oprócz tego? Realizuję ten projekt z Fejmem, czyli z marką, o której ja zawsze na przykład na wywiadach ciepło się wypowiadam. Co prawda, walczyć u Fejmu nie mam czasu. Oprócz tego, zwyczajnie mi się to nie opłaca finansowo. Ale marce zawsze towarzyszę. Od czwartej gali jestem praktycznie na każdej. Zawsze wspieram i ciepło wypowiadam się na temat tego, co realizują chłopaki. W związku z tym, fajnie będzie zbudować dla nich samochód, który wy będziecie mogli wygrać. Jakie są jeszcze oprócz tego plusy? Ja wcale nie mam zamiaru was robić f***a. Oprócz tego, oczywiście ten kanał na tym zarobi. Przecież nie będę wam nawijał makaronu na uszy, że ja nic na tym, że zbuduję ten samochód dla Fejmu i że Fejm go wam rozda, nie zarobię. Wcale tak nie jest. Oczywiście, że zarobię. Na tym polega ten biznes. Jeżeli komuś to nie pasuje, to niech nie bierze udziału. Natomiast jak pewnie widzicie, w bardzo fajny sposób reinwestujemy te pieniądze w to, aby dostarczać wam coraz grubsze treści. W związku z czym, ktoś wygrywa samochód za dosłownie parę złotych. Do tego wszystkiego dostarczamy fajne emocje, fajny content podczas budowy tego samochodu. Realizujemy to w sposób bardzo rzetelny i uczciwy, a na koniec zarabiamy na tym pieniądze, które później reinwestujemy w to, żeby móc wam dostarczać coraz grubsze i coraz fajniejsze treści. Uważam więc, że nie do końca można nazwać to sprzedaniem się, chociaż oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii. Uważam natomiast, że jest to idealna symbioza, w której ja buduję samochód, dostarczając wam zajebiste treści dla fajnej marki, za którą w bardzo dużej części stoi po prostu mój serdeczny ziomal Boxdel. Buzle. I jeszcze do tego wszystkiego ktoś z was zgarnie nie byle jaki samochód, bo R35 uważam, że jest najbardziej legendarnym sportowym samochodem w historii motoryzacji. To chciałem wam powiedzieć w gestii takiego po prostu wyjaśnienia. A tymczasem przerzucam się na tryb sportowy i zobaczmy, jak to brzmi w środku. Powiem wam szczerze, że nie ma co świrować, ale brzmi to zajebiście, a będzie brzmiało tylko lepiej. Zawsze w R35 na seryjnym wydechu powtarzam, brzmi jakbyśmy się mieli zaraz oderwać od ziemi, jakbyśmy startowali nie samochodem, a odrzutowcem. Ale gwarantuję wam, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, bo mój plan przewiduje również to, żeby ten samochód brzmiał jak popierdolony.